Nael, ładny headshot. Dwóch na trzech. Na galerii terroryści. Jest także Nael. Czy da radę? Tak, jest kolejny headshot. Jeszcze jeden. No świetnie zachował się ten zawodnik. Przy życiu pozostaje już tylko idący długą ham. Ten jednak obrywa od Nero. I mamy kolejną rundę wygraną. Przepraszam, tym razem przez Universal Soldiers oczywiście, ale tak patrzyłem, bo miałem wrażenie, że HLTV zaczyna mi coś tutaj wariować, ale wydaje mi się, że od 20.30 czy od 21.00 na 4 godziny chyba było zamówione, więc do 1.00 ten pojedynek raczej trwać nie będzie. Myślę, że zakończy się dzisiaj, do północy. Ostatnia runda pierwszej połówki, 8-6 dla Smagi. No i teraz terroryści troszeczkę gorzej się prezentują, jeżeli chodzi o finanse. Dalej Smaga. 4 na 4. Universal Soldiers na BS-ie Ben Nero. Właśnie tam atakują terroryści. Nero, ładny HS. Nero, czy będą kolejne fragi? Jest jeszcze i jest jeszcze jeden i może coś na koniec? Nie! Destru jednak jeszcze chwilę powalczy. Insider jednak czeka na niego, to samo Nael. Ale Destru w trupie, tam jednak pojawia się Panoramix. Także mamy 7 dla Universal Soldiers i 8 rund dla Smagi. No, to była wyrównana połówka. Pierwszy raz właśnie taka się tutaj pojawiła. I od razu restarty i bardzo możliwe, że jest to już ostatnia połowa w tym pojedynku półfinałowym w turnieju Lenovo Cup. Universal Soldiers strona Tero, rund 7. No i Smaga tym razem strona TT, rund 8. Pistoletówka już za chwilę przed nami, bo jeszcze widzimy dwóch graczy AFK ze Smagi, to samo z Universal Soldiers, Panoramix stoi, także może jakaś krótka przerwa dla nich, to samo Nero. No dawać panowie, bo to już jest finish, to już jest końcówka, więc rozegrajmy to po męsku. Niech wygra lepszy, bardzo wyrównany mecz, od samego początku, no jak widać chyba będzie wyrównany do samego końca. Okej, okay, możemy rozpocząć prawdopodobnie ostatnią połówkę w tym meczu. Przypominam raz jeszcze, Smaga punktów 8, Universal Soldiers punktów 7. No i tutaj ciężko oceniać, kto tak naprawdę może wygrać. Mówiłem wcześniej o stronie terrorystów, że faktycznie jest tutaj trochę łatwiejsza i niby Universal Soldiers mogłoby teraz się popisać, mogłoby naprawdę zagrać po mistrzowsku. Ale zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie w praniu, bo tutaj mieliśmy naprawdę przeróżne sytuacje w tym meczu. I ciężko cokolwiek przewidzieć, po prostu. Zobaczymy, co pokażą nam w pierwszej rundzie zawodnicy Smagi, co pokażą nam zawodnicy Universal Soldiers. No ci drudzy, widzimy, już podkładają pakę na bombsite A, a Smaga odbija od galerii. Cały czas 5 na 5, oczywiście
4 na 4. No i teraz to wszystko się jeszcze szybciej zmienia. 4 na 3. Dark się ledwo trzyma. Smaga ma kłopoty, ale jednak teraz ma zawodnika więcej przy życiu. Nael Javril 100 HP. Ładnie to ogarniają. Powinien być win ze strony Universal Soldiers i chyba tak też będzie. Dokładnie tak. Także terroryści remisują. Mamy 8 do 8. 3 fragi od Naela, 1 od Avila, 1 od Insidera. Jeżeli chodzi o Smagę, tam zabijał Ham, Destru oraz Spero. Pistoleciki zawodników CT. A to Deagle, a to USP. Jak kto woli. Pierwszy frag dla Smagi zabijał Ham. Pozostaje mu 5 HP. Universal Soldiers jednak także daje fragi od siebie, chociaż po śmierci kolejnego zawodnika leży i Nael, leży i Panoramix. Insider. No i to niby wygląda groźnie, ale jednak widzimy, że te kałasznikowy spełniają swoją rolę. Że jednak strzelają tak jak powinny. Wiedzą gracze Terro, jak je wykorzystywać, a w szczególności Insider. No i mamy 9 punkt zdobyty przez Universal Soldiers. I jeszcze raz same pistolety u Smagi, tym razem na czysto, bez żadnego Deagle, jeżeli dobrze widzę. Smoke od Darka. Granaty także pojawiają się. Ustawienie na środku. No i poleciały. Czy ktoś tam padnie? Nael, no niby połowę HP stracił, ale nic poza tym. Ham ginie. Insider. Najpierw frag zdobyty granatem. Później z kałasza. Kolejny frag z kałasza. No rozpędza się. W pierwszej połówce miał najwięcej fragów. I teraz widzimy, że też ucieka od pozostałych. 7-1. Insider! No sami widzieliście, co zrobił. Dzielił go od przeciwnika jego kolega zespołu oraz brama. No ale on sobie z tym poradził. Świetnie, naprawdę świetnie gra ten chłopaczek. Insider, czyżby kolejny frag, bo było słychać, że Destru gdzieś oberwa w okolicach środka. No tym razem jednak zabija Avril, mamy więc 10 punkt zdobyty przez Universal Soldiers. Teraz jednak Smaga z M4-kami, no i może wreszcie jakaś zmiana. A może nie i właśnie US pokaże, że ta strona Terror jest tą stroną dominującą. Dobry resp Avrila na bombsite B, leci na niego na szybko. Oczywiście zwolni pod koniec, żeby nie zostać usłyszonym. Dwie snajperki u CT-ków, u Spera i u Nalesia. Zobaczmy, gdzie one są. Spero pewnie na B. Nie, przepraszam, w Anarchii, ładna bania, to Nales jest na B. 5 na 4. Flesze lecą na środek, Destru spod B. Należ frag, jest też frag od Destra, Insider się jednak pokazuje, chociaż Ham zaskakuje go w plecy. Przy życiu pozostaje już tylko Panoramix, który ma małe kłopoty na B, bo z każdej strony do niego zaraz będą strzelać. Coraz mniej HP, Panoramix, aż w końcu ginie. Więc tym razem runda zdobyta przez graczy CT. Nie ma tak łatwo. Universal Soldiers będzie musiało się namęczyć, jak widzimy, aby ewentualnie wygrać ten pojedynek. Smaga zresztą też się męczy, no właściwie obie drużyny się ze sobą męczą, tak już od początku tego meczu, od mapy The Inferno, od pierwszych rund. Ale dobrze, dzięki temu my mamy naprawdę dobre widowisko. Dwa fragi dla Smagi, Nero długiej.
jednak na tej długi na razie spokojnie, więc przełączmy się na kogo? Na Insidera. 3 versus 3, dwie snajperki cały czas u antyterrorystów. 3 na 2. Ginie Nero. Insider próbuje coś jeszcze wywalczyć. Insider jednak zabity przez Nalesia. Brawa dla tego snajpera, bo naprawdę ładnie się prezentuje. I Avril już nie wszedł na bombsite. 10 do 10. A więc drużyny idą web w web. Panoramix na razie bez fragów. 0-4. Nalesz. Nietrafiony strzał. Na galerii przebiega terrorysta. Pięciu na trzech. No tutaj akurat Universal Soldiers zagrało tylko no z pistolami głównie. Spokój na długiej, no ale jest Nalesz ze snajperką. Wchodzi jeszcze Dark na plecy, więc naprawdę będzie ciężko zrobić coś Panoramixowi Insiderowi. Chociaż ma kłopoty Spero. Teraz jednak bardzo ładnie likwiduje Panoramixa. Chociaż pojawia się Insider. Spero też ginie zabity przez Insidera. No i te plecy w końcu jest. W końcu jest Dark. Ponadto jeszcze Ham. No i Insider pada. Chociaż gdyby nie właśnie ten atak od pleców, nigdy nie wiadomo jakby sobie poradził, bo widać, że on jest waleczny. Widać, że doskonale go tutaj ten Counter-Strike wyszkolił. Panoramix 0-5. 11 runda dla Smagi tak swoją drogą. To oczywiście tak idzie powoli, powoli, ale oczywiście za jakieś 3-4 rundy te wyniki będą już bliżej 16. Będzie mieli jakieś 13-13 przykładowo. Insider. Aż miło na niego popatrzeć nieraz. Zobaczymy jak teraz. Insider. Cały czas on na naszych ekranach. Pierwszy frag, oczywiście headshot, bo inny się nie liczy dla tego zawodnika. Insider pada, bo Dark ogarnia na gali. Avril jednak ogarnia snajperkę. No pamiętajmy go z mapy The Train, jak naprawdę ładnie sobie radził. I co dalej? Universal Soldier składzie pakę na A, chociaż nie, jeszcze przeszkadza w tym wszystkim Destru. Destru wciąż przy życiu, lecz pozostaje mu 25 HP. Zresztą tyle przy Nalesiowi. W końcu pada. 1 versus 2, Nero 13, Panoramix 48, a Nalesz od długiej. Nero Gala, Panoramix na samym BS-ie. Szybko dobiega snajper, no ale jeżeli nikogo nie wyhaczy od długiej, to będzie mu ciężko. No tak, musi zwolnić. Naprawdę, sytuacja niezbyt dobra, Panoramix już się ustawia. I akurat jest frag. 11 do 11. Bardzo wyrównana mapa. No jak na razie najbardziej z tych wszystkich, które dzisiaj mieliśmy. Czyli The Inferno i The Train. Tylko jeden defu smaki. No ale najwyraźniej nie ma po co aż tak inwestować. Wiadomo, że broń jest ważniejsza. Pierwszy frag dla Smagi. Zabija Dark z galerii Insidera. Avril, bardzo ładne trafienie. No, Destru troszeczkę stracił cierpliwość. Postanowił skrócić od B. To oczywiście nie było najlepszym pomysłem, jak sami widzieliśmy. W
Pragnie odnaleźć Asperę od galerii. No i Avril zostaje jako ostatni. Avril, jego snajperka. Czasu nie ma jakoś strasznie dużo. Nie ma też bomby. No i co najważniejsze, musi poradzić sobie aż z 4 antyterrorystami. On ma teraz już w głowie tylko jedno, zachować swoją broń. Zabijając jeszcze przy tym któregoś graczy CT, ale Naleś nie pozwala mu na to. Mamy 12 rundę zdobytą przez Smagę. Szybki atak Universal Soldiers na Bombsite B. Czeka tutaj Naleś. Naleś po granacie M4, 3 fragi. Bardzo ładnie się zaprezentował. Do tego jeszcze Dark i Destru. No Dark tak naprawdę tylko ubezpieczał. I już mamy po rundzie Universal Soldiers. No, potrzebuje aż 5 punktów do zwycięstwa tego meczu. Smaga 3. Zaczyna nam się robić ciekawie. No oczywiście to gracze Smagi bliżej zwycięstwa. Ale walczą wszyscy, nie tylko właśnie Smag, ale także US. Ham ciekawy skraca, to jest na pewno dobra pozycja. I widzimy, że są tam zawodnicy Terro. Ham zdobywa jednego fraga, chociaż wcześniej gracze US także się ładnie zaprezentowali. Mamy sytuację 4 na 4, z czego Destru i Ham mają bardzo mało HP. Kto tam jeszcze walczy na A? Właśnie Destru, który bardzo możliwe, że zaraz padnie. Destru już ginie. No i co dalej ze Smagą? Czy będą odbijać? Może być ciężko od respa. No nie, widzimy, że rezygnują. W tej rundzie odpuszczą, ale myślę, że powinni się skupić właśnie na zdobywaniu jakichś fragów, żeby gracze US musieli kupować broń na kolejną rundę. Chociaż już nie bardzo kto ma zabijać, bo widzimy, że Hami, Dark raczej pojawili się na BS-ie B i im też bardzo zależy na broni. Będziemy mieli więc 13 do 12. No jeżeli ten mecz dalej tak będzie przebiegał, ta mapa, to niewykluczone, że zobaczymy tutaj jakąś dogrywkę. Powiem wam, że najdłuższy pojedynek, chyba jaki komentowałem, to było ESC versus Lions i było to... chyba trwało 4 godziny. No i teraz tak patrzę na zegarek i zakładam, że na przykład o 21 się zaczął, no to oczywiście 4 nie będzie, ale jeżeli o 20.30 to już prawie. No tamten jednak mecz przebija wszystkie moje, które komentowałem. 4 godziny naprawdę, no to bardzo wyrównany pojedynek. Ktoś nam wchodzi na serwer, chociaż już z niego wychodzi. No i teraz mam ten pasek życia, który może troszeczkę przeszkadzać. A szkoda, że coś takiego się wydarzyło. Teraz będzie wyglądało, że Smaga ma 6 zawodników, a wcale tak nie jest. Nie chcę jakoś specjalnie jeszcze raz się podłączyć do Hal TV, bo głupio by było stracić rundę. No ale może po tej na szybko. Może to będzie jakieś rozwiązanie, bo to myślę, że będzie nas wszystkich rozpraszało. Mamy 5 na 2, Universal Soldiers zaraz się powinno pojawić z 13 oczkiem. Dark na długiej, Ham na galerii. Panoramik składzie właśnie pakę. Trafienie od Darka. Trafienie od Hama. No oczywiście ta runda nie zostanie przez nich wygrana, to może się umówmy, że teraz zrobię ponowne podłączenie się do HLTV. Może jakiś tam frag zostanie stracony, ale na pewno już nie runda, bo na pewno wiemy, kto ją wygra. Będziemy mieli 13 do 13. Zresztą nawet widzicie, jeszcze wróciłem do niej normalnie, na szybko wszystko widać, także spokojnie. No i nie ma trafienia już od Darka. Mamy, tak jak mówiłem, 13 do 13, więc mamy kolejny remis. No i jak to dalej się potoczy? Zostały nam 4 rundy. Oczywiście 3 mogą zakończyć ten mecz, zakładając, że drużyna, obojętnie która,
wygra je 3 właśnie z rzędu, bez żadnej wsypy, bez żadnej wtopy, bez żadnej pomyłki, gdyby ktoś jeszcze nie rozumiał, o co mi chodzi. 5-2, insider, cóż za kat! No nie no, czy on naprawdę aż po tylu graczy musi zabijać? Smaga oczywiście tutaj nie miała większych szans, no ale naprawdę robi się ciekawie. Paka podłożona, gdzie się podziewa naleźć? On w anarchii. Lewa, prawa, lewa, prawa. Lewa, prawa, naleźć. No, chyba jednak prawa. Tak jest, ale Nero wiedział, co ma zrobić. I mamy 14 dla Universal Soldiers, 13 dla Smagi. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko zakończenia tego, powiedzmy, regulaminowego czasu, regulaminowych rund. Nie mówię, że blisko zakończenia meczu, bo pamiętajcie, nie można wykluczać dogrywki, a to wtedy jeszcze nam przedłuży mecz o jakieś 10 minut. No ale zobaczymy, czy faktycznie do niej dojdzie. Jak na razie gracze Universal Soldiers bliżsi tego zwycięstwa, zdobywają kolejnego fraga, są bardzo bliscy zdobycia 15 rundy, a Smaga w tej rundzie się ładnie trzyma z bronią, więc w następnej nie sądzę, aby miała AWP, także gdyby teraz graczom US udało się wygrać, no to myślę, że później Smaga naprawdę musiałaby mieć sporo szczęścia. Insider, jeden frag, z kolejny ma problemy, ale pojawia się Panoramix i Destru, samotni na BS-ie A. Już pada. Mamy więc 15-13 dla graczy Universal Soldiers. No i czy będzie to koniec? Już jest match round. Smaga widzimy tylko z Famasami. Nie ma nawet kasy na defa. Może być ciężko. Mówię, muszą mieć trochę szczęścia, na pewno. No i muszą strzelać tych Famasów jak nigdy. Chyba nawet nie mają żadnych granatów. To będzie bardzo, bardzo ciężkie zadanie do wykonania, żeby wygrać tę rundę i jeszcze do tego następną. Pierwszy frag dla Universal Soldiers, kolejny jednak dla Smagi. Sytuacja 4 na 4. Co dalej? Co dalej się będzie działo? Naleźć na krótko trzyma B. Universal Soldiers, no nie powiem, że sobie radzi bez problemów, bo te problemy są. Smaga widzimy, że walczy jednak jeszcze o kolejną rundę. Walczy się jeszcze o utrzymanie w tym meczu. Panoramix jednak, chciałem powiedzieć, że dobrze zauważa CT-ków, ale nie. Mamy nagłą zmianę. No i proszę bardzo. 1 versus 2. Także Smaga wcale jeszcze nie musi się pożegnać z tym meczem. Avil, niby paka na plecach, niby 100 HP, jest także AWP, no ale pamiętajcie, co dwie głowy, to nie jedna. Aczkolwiek Avil na BS-ie B może się poczuć bezpieczny, bo nie ma tutaj zawodników CT. Pero patrzy długą, Dark patrzy, Respa. Już zauważa Avrila, już poszło info, no i Avil teraz naprawdę będzie miał duże kłopoty. Smaga. Powinni sobie dać radę zawodnicy CT, chociaż ten ryzykownie po dwóch fleszach. Avril, ojejku, co za akcja! Avril versus Spero, Avril versus Spero, Spero tylko 10 HP, jednak Avril! Wygrywa, wygrywa ten zawodnik i dzięki temu Universal Soldiers wygrywa cały mecz wynikiem 16-13 na ostatniej mapie. No i 16-14 na mapie drugiej, także wielkie brawa dla uniwersalnych, naprawdę świetne spotkanie, no i szczególnie Avril na samym końcu, co pokazał, to było coś niesamowitego. Przez chwilę nie wierzyłem, ale jednak zaryzykował dwa rzucone flesze i nie szedł na bombsite, nie kładł paki, tylko właśnie wyszedł po zawodników CT, wygrywając tym samym mecz. Także Universal Soldiers z turnieju Lenovo Cup zmierzy się w finale z Deltą, czyli z dawnym Drunken Five, no a Smaga w meczu o trzecie miejsce zagra z Exilio. Podsumowanie tego meczu, myślę, że dużo mówić nie trzeba, bo naprawdę to było po prostu świetne, świetne widowisko. 16-13 dla Smagi na The Inferno, później 16-14 na Trainie dla US i 16-13 na Dedans 2 również dla US. Jeszcze raz wielkie gratulacje, no i oczywiście pamiętajcie, żeby oglądać finał na antenie SLTV Polska, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno będzie odpowiednia informacja, na pewno o tym usłyszycie. Ja już Wam serdecznie dziękuję za uwagę.
szczególnie tym, którzy byli tutaj ze mną od godziny 21 i życzę jutro udanego dnia w szkole oraz dobrej i spokojnej nocy. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Maciej Morgan-Żuchowski, ESL TV Polska.